Witajcie moi drodzy. Cieszę się, że przybyliśmy dzisiaj, pomimo wszystko, czasu urlopowego. Moi drodzy, rozważamy list do Koryntian. Jesteśmy przy 15 rozdziale. I apostoł Paweł już właściwie powoli zbliżając się do końca swojego listu do tego zboru w Koryncie, który jest tak cudownie obdarowany darami ducha, a z drugiej strony jest tak niedojrzały duchowo. Bo jak mówiliśmy, jedno z drugim nie idzie w parze. Dar jest darem, danym darmo z łaski. Bóg może się manifestować, ale wcale to nie oznacza, że ktoś duchowo rozwija się w sposób taki właściwy. I to właśnie możemy między innymi zauważyć w tym liście. Oczywiście, że Duch Boży i Słowo Boże uczą nas pewnych rzeczy. Ważne jest, abyśmy okazywali posłuszeństwo dla tego, co Bóg mówi. I także oprócz różnych problemów, o jakich mówiliśmy w tym zborze, jest grupa ludzi, która kwestionuje zmartwychwstanie i ma problem z tym. Nie wiemy, kogo oni się nasłuchali, czy fałszywych jakichś nauczycieli. Ale w wierszu między innymi 12 Paweł mówi tak: a jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma. A więc jest grupa ludzi. Wiersz 34 też mówi: opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga, dla zawstydzenia waszego to mówię. I Paweł rozwiązuje tą kwestię. Pamiętacie, na początku mówi, tego 15 rozdziału, definiuje nam, czyni takie krótkie wyznanie wiary, czym jest Ewangelia. I pamiętacie trzy takie aspekty Ewangelii, o których mówi właśnie na początku tego 15 rozdziału. Mówi: według mojej Ewangelii Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, został pogrzebany i trzeciego dnia powstał z martwych według pism. A więc krótko przedstawił sedno, treść Ewangelii, na którą składa się odkupieńcza śmierć Pana Jezusa Chrystusa, jego pobyt, jego ciało było złożone do grobu i trzeciego dnia został wzbudzony z martwych. I później mówi o świadkach, którzy jeszcze do dzisiaj żyją, którym Jezus się ukazywał, począwszy od apostołów, od Szymona Piotra, a skończywszy na nim. I mówiliśmy, że świat pogański, czy świat grecki, Egipcjanie, filozofia ówczesna grecka, która była rozwinięta bardzo, nikt w tamtym czasie nie wyznawał tego typu doktryny jak chrześcijanie. To znaczy, nikt nie mówił o zmartwychwstaniu ciała człowieka. Powiedzieliśmy, że to wynikało z pewnej koncepcji, z pewnych przekonań i religijnych, i filozoficznych. Uważano, że ciało jest więzieniem dla duszy człowieka i tak naprawdę śmierć pozwala uwolnić się duszy, a więc wyznawano, czy też mówiono o życiu pośmiertnym. Natomiast nie dopuszczano myśli takiej, żeby ciało, które jest złożone do grobu, rozsypuje się w proch, żeby ono kiedyś miało być wzbudzone z martwych, bo skoro samo w sobie było złe i było więzieniem dla duszy, no to nie mogło być wzbudzone z martwych. To przeczyło tego rodzajowi myślenia. Apostoł Paweł tutaj w tym liście mówi zupełnie coś innego. Mówi, że to, co Bóg dokonuje dla nas w Jezusie Chrystusie, dokonuje odkupienia całego człowieka. I cały człowiek jest odkupiony. Człowiek nie funkcjonuje bez ciała i w tej przyszłości, w tym przyszłym życiu także nie będzie funkcjonował bez ciała. Jest zbawienie człowieka, dotyczy jego ducha, duszy, czyli tej wewnętrznej istoty człowieka, której nie widzimy, i ciała. Właściwie trudno nam funkcjonować, człowiek nie jest w stanie funkcjonować bez ciała. I tak samo, jeśli chodzi o wieczność, będzie miał ciało. Tak więc Boże zbawienie dotyczy całego człowieka. Dlatego Paweł w drugim liście do Koryntian 5:2-4 mówi tak: dlatego w tym doczesnym świecie wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, ma na myśli ciało,
Zresztą Jezus, kiedy Jezus został, przyjął ciało, to jest napisane dosłownie namiotował w ciele. I ten sam obraz tutaj jest w tym drugim liście Koryntian 5:24. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. Pamiętajmy, że grzech spowodował śmierć duchową i fizyczną. Kiedy Bóg powiedział do Adama, jeśli weźmiesz z tego owocu, umrzesz, to zwróćcie uwagę, że po tym wydarzeniu Adam żył jeszcze 930 lat w ciele. Dopiero później umarł, ale duchowo umarł w tym samym momencie, kiedy zerwał ten owoc, i duchowa śmierć polega na oddzieleniu od Boga. Czym będzie piekło? Będzie niczym innym jak człowiek, który będzie wzbudzony, ale będzie na wieki oddzielony od tego, który jest źródłem, światłem, źródłem wszelkiej miłości i szczęścia. Na tym polega tragedia i na tym polega duchowa śmierć, jeśli chodzi o to, co Słowo Boże mówi. Sadyceusze też kwestionowali zmartwychwstanie ciała. Pamiętacie, sekta, czyli jakaś grupa, pewna grupa dość silna, religijna, żydowska, właśnie negowała zmartwychwstanie ciała. Zresztą nawet zadali takie pytanie o tych żonach, to w takim razie jak to będzie, czyją żoną będzie, pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego męża? Jezus mówi, nic nie rozumiecie z tego, jak to będzie wyglądało po śmierci. Nie znacie Pism ani mocy Bożej. I teraz Paweł właśnie pisze ten 15 rozdział, aby nam coś uzmysłowić, co będzie po śmierci fizycznej. Jak to dalej będzie się działo? I między innymi właśnie w tym fragmencie mówi do tych, zawstydza tych wierzących, którzy są w zborze, a którzy kwestionują zmartwychwstanie ciała. Oni może myślą, no, że człowiek, tak jak Grecy, filozofowie greccy, prawda, że no, jakieś tam życie jest, ale absolutnie nie może to być połączenie z ciałem. Tak więc apostoł Paweł teraz argumentuje od tego 12 wiersza, 15 rozdziału, idzie dalej i mówi tak, bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. Pierwsza rzecz, jeżeli kwestionujemy zmartwychwstanie ciał, to musimy zakwestionować w tym momencie zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. Już wcześniej Paweł mówi, że zmartwychwstanie Chrystusa jest faktem. To jest fakt nie tylko religijny, ale to jest fakt historyczny. Chrystus prawdziwie powstał z martwych. Grób został znaleziony pusty. A więc było dość dowodów, dość możliwości, aby wykazać uczniom, że to jest kłamstwo. I tak jak Żydzi chcieli, żeby ci żołnierze, którzy pilnowali grobu, żeby rozpowiadali, że ukradli ciało Chrystusa. Ale ani po zmartwychwstaniu, ani uczniowie za bardzo nie wierzyli w to zmartwychwstanie. Pamiętacie? Oni powątpiewali. Dla nich było trudno uwierzyć. A cóż dopiero, żeby oni myśleli o tym, żeby ukraść. Właściwie to też było trudne, bo oni byli pełni strachu, zamknięci przed Żydami, bo się bali, kiedy ich Chrystusa ukrzyżowano. A poza tym tam oddział rzymski, dość sprawny, który mógł pokonać naprawdę sporą liczbę, gdyby miał zostać zaatakowany, by sobie bez problemu z nimi poradził. Jest to dziwne, gdyby nie w tamtym czasie szybko nie obalono tego, bo to było nie na rękę Żydom, przywódcom, właśnie wieść o zmartwychwstaniu. A więc jeżeli ktoś mówi, że nie ma zmartwychwstania, musi zanegować zmartwychwstanie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. A jeśli Chrystus, dalej pisze Paweł, nie został wzbudzony, to nasze kazanie jest daremne. To właściwie nie ma sensu słuchać tak naprawdę niczego, no bo jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to dalej Paweł mówi, nie tylko kazanie jest daremne, ale nasza wiara, nasza ufność, nasze przekonanie też nie ma sensu, prawda? Jeśli podważymy zmartwychwstanie Chrystusa. Więcej, Paweł mówi, okaże się w tym momencie, czy okazałoby się, że jesteśmy fałszywymi świadkami Bożymi. Inaczej mówiąc, jesteśmy ludźmi, którzy świadomie głoszą kłamstwo, mówiąc,
że Bóg wzbudził Chrystusa, którego nie wzbudził. Inaczej mówiąc, ci apostołowie, którzy mają głosić prawdę, tak okazuje się, że w tym momencie głosiliby fałsz i kłamstwo, byliby największymi kłamcami i obłudnikami. Jeżeli Chrystus by nie zmartwychwstał. A więc jeszcze raz powtarza w 17 wierszu, jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. A więc powtarza tą daremność wiary, ale mówi jeszcze coś więcej. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Inaczej mówiąc, chrześcijanin, który nie wierzy w zmartwychwstanie ciała, to żyje nadal w swoich grzechach. Inaczej mówiąc, tak naprawdę nie ma poznania Boga. Nie ma poznania Pana. Inaczej mówiąc, jeżeli jesteś narodzony z Ducha Bożego, to jesteś pouczony przez Ducha, masz tą świadomość, którą daje Duch Święty, że Chrystus powstał z martwych. Jeżeli tego to kwestionujesz, to prawdopodobnie właśnie jesteś w swoich pogrążony w grzechach, w duchowej ciemności. I tak jak apostoł Paweł tutaj mówi, ku zawstydzeniu waszemu mówię, w 34 wierszu, nie znacie Boga. Nie znacie Boga, nie poznaliście tak naprawdę Boga, wy, którzy kwestionujecie zmartwychwstanie Chrystusa Jezusa. I dalej Paweł to rozwija, jakby konsekwencja tego, jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję. Inaczej mówiąc, jeżeli chrześcijanie nie mają żadnej nadziei poza grób wieczności, tylko tutaj, na tej ziemi, to słusznie Paweł mówi, jesteśmy najbardziej pożałowania godnymi ludźmi. To właściwie, popatrzcie, dalej apostoł Paweł mówi tak, w ten sposób, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Inaczej mówiąc, to bardziej logicznym jest, właściwym jest, żeby ludzie używali życia jak tylko chcą, bo nie ma zmartwychwstania. Bo jeżeli zakwestionujemy zmartwychwstanie Chrystusa, to znaczy, że w ogóle zmartwychwstania nie ma i właściwie nie musimy się niczego bać. Nie ma żadnego sądu, nie ma niczego, bo jeśli jest zmartwychwstanie, to wiemy o tym, że zmartwychwstanie będzie na sąd. Prawda? A więc skoro nie ma, to właściwie Paweł mówi, nie błądźcie. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Mówi tak, jeżeli nie ma zmartwychwstania, to od 30 wiersza mówi tak, po cóż i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo. Tak ja codziennie umieram, bracia, jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaki z tego dla mnie pożytek, jeśli umarli nie bywają wzbudzeni? Jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy. Inaczej mówiąc, Paweł mówi, po co ja w ogóle się trudzę, głosząc Ewangelię? Po co ja narażam się na niebezpieczeństwa? Po co ja jestem biczowany? Dlaczego ja jestem w niebezpieczeństwach? Jeżeli nie ma zmartwychwstania, to po co ja to wszystko robię? To nie ma żadnego logicznego sensu, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Gdyby pozostał w grobie. I jeszcze jeden argument tutaj używa, taki ciekawy, w wierszu 29. Cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po cóż się dają chrzcić za nich? A więc apostoł Paweł pisze o jakimś zwyczaju, o którym nie wiemy więcej. On tutaj o tym wzmiankuje, że są ludzie, prawda? Którzy za umarłych, którzy umrą, dają się ochrzcić jakby w ich miejsce, aby, mając na myśli zmartwychwstanie, ich uratować przed jakimiś skutkami właśnie tego życia w grzechu, bez chrztu i tak dalej, i tak dalej. Paweł nie pochwala tego. Paweł tylko używa tego niebiblijnego sposobu, aby pokazywać, to cóż ci ludzie w takim razie robią, po co oni to robią, skoro nie ma zmartwychwstania. A więc wykazuje tą nielogiczność Koryntian. Pokazuje im, że w tym momencie podważamy absolutnie całe dzieło odkupienia, całe dzieło zbawienia człowieka i właściwie negujemy tak naprawdę wszystko to, co przed czym
do czego Bóg nas prowadzi, jeśli chodzi o życie wieczne z Bogiem. I na koniec tych swoich argumentów mówi tak, pisze tak, a jednak, wiersz 20, a jednak, zwróćcie uwagę, podaje te różne przykłady, a później mówi, a jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Tak więc mówi o tym, że bez względu na to, co wy uważacie, wykazuje brak logiczności w tym wszystkim, w co oni chcą wierzyć, bez wiary w zmartwychwstanie, że w tym momencie to wszystko nie ma sensu. Mówi, jednak Chrystus powstał z martwych. Jest pierwiastkiem, czyli jest tym pierwszym, jest zaczynem. On zmartwychwstał i na nim Bóg daje dowód zmartwychwstania, że tak jak Chrystus zmartwychwstał, jako pierwszy został wzbudzony do życia, tak Bóg wzbudzi innych ludzi i na końcu wszystkich ludzi, wszyscy będą wzbudzeni z martwych. A więc mówi, jednak Chrystus został wzbudzony z martwych, jest pierwiastkiem. Tak więc Paweł wskazuje na to konsekwencje upadku spowodowane grzechem pierwszego człowieka oraz wskazuje na owoce drugiego człowieka. I zwróćcie uwagę, że tutaj apostoł Paweł tak pięknie w tym fragmencie, zanim przejdziemy do tej jakości, czy tego, co się dzieje z człowiekiem, kiedy on umrze i co będzie się działo po jego śmierci. Apostoł Paweł tutaj od wiersza 45 mówi takie bardzo głębokie myśli. Tak też napisano, pierwszy człowiek, Adam, stał się istotą żywą. Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Zwróćcie uwagę, Adam stał się żywą istotą. Pamiętacie, kiedy Bóg tchnął, ulepił z gliny człowieka i tchnął swoje tchnienie, życie, prawda? Dech życia. I Biblia mówi, że Adam stał się duszą żyjącą. To tchnienie pochodzi od Boga. Dlatego też kaznodzieja mówi, że kiedy człowiek umiera, to tchnienie wraca do Boga, prawda? A więc coś z Boga jest w każdym z nas. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i to tchnienie, to życie pochodzi od samego Stwórcy. Moi drodzy, to jest niezwykle ważne, że w tym, co Biblia nam mówi, Stary i Nowy Testament o człowieku pokazuje, jak wielkim stworzeniem w oczach Boga i ważnym stworzeniem jest każdy człowiek. A więc Adam stał się żywą istotą, ale Chrystus, ostatni Adam, jest tym, który ożywia wszystkich. Adam nie mógł nikogo ożywić. To on stał się istotą żywą przez tchnienie Boga, ale Chrystus, ten ostatni Adam, który przyszedł, on jest tym, który ożywia wszystkich. Dlaczego ożywia? Dlaczego jest duchem ożywiającym? Bo wszyscy duchowo w Adamie umarliśmy. Prawda? Zostaliśmy oddzieleni od relacji, od społeczności z Bogiem. Jeszcze jest jedna ciekawa tutaj myśl. Jest pierwszy człowiek, Adam, i ostatni Adam. Chciałbym tu zawrzeć taką pewną myśl, że Chrystus w sobie zamyka cały rodzaj ludzkości w tym pojęciu pierwszego i ostatniego. Czyli od pierwszego Adama do ostatniego Adama, ostatniego człowieka, ostatniego tego potomka według ciała, Chrystus obejmuje całą ludzkość. To jest niezwykle ważne, bo to zbawienie obejmuje, w Chrystusie zbawienie obejmuje całą ludzkość. Od Adama aż do ostatniego człowieka, który się narodzi, który przyjdzie, zanim wszystkie rzeczy się zakończą. Stąd nazwany jest ostatnim Adamem, czyli ujmuje w sobie cały zepsuty rodzaj ludzki, Jezus Chrystus. Dalej, tak pięknie mówi tak, w tym Adamie, wierszu 22 mówi tak, albowiem jak w Adamie wszyscy umierają. A więc w Adamie wszyscy umierają. Doktor Billy Graham tak kiedyś napisał, że w momencie, kiedy Adam zgrzeszył,
pociągnął za sobą całą ludzkość. I ona idzie jakby, cała ludzkość idzie w kierunku przepaści. I tak naprawdę, kiedy patrzymy, list do Rzymian, 5 rozdział, mówi, że śmierć przyszła przez grzech Adama na wszystkich ludzi. Ale dalej Paweł pisze, bo wszyscy zgrzeszyli. Zgrzeszyliśmy jakby w Adamie. On był naszym reprezentantem przed Bogiem, był doskonale stworzony i on zgrzeszył. On był wystawiony na próbę. Zwróćcie uwagę, że ciało Adama przed upadkiem wyglądało inaczej niż obecnie. Niż później też jego ciało po upadku. Ono było podobne do naszego ciała teraz, prawda? Chociaż on jeszcze wtedy te możliwości życia były dłuższe. Ale przed upadkiem jest napisane, że Adam był przyobleczony chwałą Bożą. On nie był, był nagi w sensie fizycznym, ale tak naprawdę nie był nagi, był przyobleczony. On i Ewa byli przyobleczeni chwałą Bożą. Dlaczego tak mogę o tym powiedzieć? Bo w liście do Rzymian Paweł w 3 rozdziale mówi i nikomu nie dostaje chwały Bożej. Wszyscy ją utraciliśmy w tym momencie. W Adamie. A więc to ciało Adama wyglądało przed upadkiem zupełnie inaczej, ale w momencie, kiedy upadł, przyszła śmierć przez jego upadek. Ale dalej, a Paweł pisze w tym 5 rozdziale, na wszystkich śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Nie tylko, że wiecie, nikt z nas nie będzie jakby z powodu grzechu Adama cierpiał czy odpowiadał, ale tak naprawdę nikt do czasu Chrystusa z ludzi nie zatrzymał tej fali grzechu w życiu człowieka. Żaden człowiek nie oparł się sile i mocy grzechu, która przyszła przez upadek pierwszego człowieka, prawda? I wszyscy nagle w pewnym momencie odkrywamy, że łamiemy Boże prawo, Boże przykazania. Ja pamiętam taką rzecz, ta refleksja przyszła po moim nawróceniu, ale pamiętam jako dziecko w momencie, kiedy po raz pierwszy jakby w takiej złości świadomie, jako nie wiem, kilkuletni chłopak, zakląłem, powiedziałem brzydkie słowo i odczułem, ja byłem tego jakby nieświadomy, co się dzieje, ale jakby coś we mnie pękło dobrego, coś zostało złamane. A więc rodzimy się z naturą upadłego Adama, a z drugiej strony każdy z nas jest grzesznikiem też dlatego, że sami grzeszymy i nikt z nas do tej pory i nigdy nie będzie w stanie pokonać grzechu, dopiero dokonał to ten drugi człowiek, który przyszedł, Jezus Chrystus. On zupełnie inaczej. A więc w Adamie Paweł mówi tak wyraźnie, chcę, żebyście wiedzieli, każdy człowiek, który jest potomkiem Adama według ciała, a cała ludzkość pochodzi od jednej pary ludzkiej, tak wyraźnie Słowo Boże mówi, tak Pan Jezus nauczał, prawda? To nie było tak, że były różne pary na różnych kontynentach i tak dalej. Nie, Słowo Boże mówi wyraźnie, że tak jest. I to przyniosło śmierć. Przez tego pierwszego człowieka przyszła śmierć. Dlatego w Adamie wszyscy umieramy, wszyscy mamy upadłą naturę. Jak mówi list do Efezjan, 2 rozdział, wiersz 1-3, z natury jesteśmy ludźmi gniewu, czyli takiego gniewu wobec Boga, sprzeciwu wobec Boga, nieposłuszeństwa wobec Boga. A więc Adam jest tą istotą żywą, duszą żyjącą. Jak mówi wiersz 45-48, zwróćcie uwagę, był cielesny, prawda? Wszakże nie to, co jest duchowe, jest pierwsze, ale co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu, ziemi, ziemski. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. A więc jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, a więc tutaj apostoł Paweł mówi cielesny, z prochu ziemi, ziemski i każdy człowiek nosi ten obraz na sobie tego upadłego, grzesznego Adama. Adam totalnie zawiódł. Ktoś może powiedzieć, no dlaczego? Przecież, wiecie, Pan Bóg mógłby powiedzieć, no okej, raz się nie udało, drugi raz niech Adam spróbuje i trzeci raz. Ile razy Bóg by musiał tak próbować?
Ja myślę, że w tym momencie bez końca, prawda? Są konsekwencje wyborów i decyzji. Pan Bóg wyraźnie o tym mówił, a z drugiej strony też wiemy później z Pisma Świętego, że Chrystus, Bóg wiedział o tym, co się wydarzy. Ale z drugiej strony, chociaż wiedział, nie pozbawił człowieka wolnej woli. Bo słuchajcie, Bóg nie stworzył nas automatami, że człowiek musiał reagować, no bo Pan Bóg go tak zaprogramował, zaprojektował, że nie miał żadnego wyboru. Wtedy nie bylibyśmy ludźmi, nie bylibyśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Jest wielka odpowiedzialność, kiedy człowiek, dane jest człowiekowi podejmować decyzje. I za te decyzje mamy możliwość je podejmować i za nie odpowiadamy przed Bogiem i za nie odpowiemy. A więc tak jak w Adamie wszyscy umierają, zwróćcie uwagę, wiersz 22, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A więc jest nadzieja dzisiaj. Oto od 2000 lat jest głoszone poselstwo Ewangelii o zbawieniu w Chrystusie. Tak jak w Adamie człowiek niesie skażoną naturę, jest pod mocą grzechu, władcy tego świata, który stoi też przejął tą władzę, autorytet nad ziemią z rąk Adama. Poprzez jego nieposłuszeństwo jesteśmy niewolnikami grzechu, niewolnikami naszej natury cielesnej, niewolnikami pragnień, rząd tej starej natury. I właściwie, jeżeli Bóg nie uczyniłby niczego, nie ma dla nas żadnego wyjścia. Ale jest dobra nowina. Bóg dał, i tutaj mówi o Chrystusie, wiersz 47, pierwszy człowiek jest z prochu, a Chrystusa nazywa drugim człowiekiem. Jezus nazwany jest ostatnim Adamem, w czym kryje się, że Chrystus obejmuje sobą cały rodzaj ludzki, ten upadły i grzeszny, aby za niego ofiarować siebie. I Chrystus nazwany jest drugim człowiekiem. Tak jak Adam, Chrystus nie miał tych pokus od wewnątrz, ze swojego ciała. Jego ciało było czyste, bo takie miało być złożone na ofiarę, nieskazitelne. I był tą doskonałą ofiarą, jest napisane o nim, że był bez grzechu. O tylko o nim jest napisane w Piśmie Świętym, tylko o nim jednym, że Chrystus był bez grzechu, nie tylko jako Syn Boży, bo to wiadomo, ale jako człowiek, on był w pełni człowiekiem. Przyjął ciało z Marii Dziewicy i Bóg sprawił, że był zupełnie czysty, był bez grzechu. Nie można mu było nic zarzucić. On sam mówił, kto z was może mi udowodnić czy wykazać jakikolwiek grzech. A więc nazwany jest drugim człowiekiem. Wiersz 46 i 7 mówi tak. Nazwany jest duchem ożywiającym Chrystus. Nazwany jest, że jest z nieba. Drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. A więc drugi człowiek, pochodzący z nieba, duchowy, ożywiający i ostatni Adam. Inaczej mówiąc, jeżeli nie znajdę się w orbicie tego drugiego człowieka, nie stanę się jakby jego potomstwem, tego drugiego człowieka, nigdy nie będę zbawiony. Zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Biblia mówi, nie ma w nikim innym zbawienia. A więc to zbawienie jest dane przez tego drugiego człowieka, Chrystusa Jezusa, Syna Bożego, i tylko przez Niego. Ten drugi człowiek także został postawiony przed doświadczeniem i pokuszeniem. Zwróćcie uwagę, Jezus nie tylko był 40 dni i nocy kuszony na pustyni, kiedy pościł. Biblia mówi, że szatan po tym pokuszeniu odstąpił do czasu. I w innym miejscu Pan Jezus mówi do uczniów, wytrwaliście ze mną w wielu pokuszeniach. Ale tak jak Adam był doświadczony, tak ten drugi Adam, drugi człowiek, ostatni Adam, także został doświadczony. I tutaj jako Syn Człowieczy
był kuszony z zewnątrz i mógł podjąć dobrą lub złą decyzję. Zwróćcie uwagę, jak diabeł go atakuje, prawda? Atakuje do spraw duchowych. Pokłoń mi się, uczcij mnie. To jest to, czego człowiek potrzebuje w swoim duchu. Atakuje jego duszę, prawda? W tym znaczeniu jego emocje, jego jakieś pragnienia. Mówi, skocz. I też atakuje jego ciało, jest głodny, jest w poście. Mówi, zamień te kamienie w chleb. Na każde pokuszenie Jezus odpowiada nie. I daje odpowiedź Słowem Bożym. Tak więc ten drugi człowiek okazał się całkowicie posłuszny. Tak Słowo Boże mówi, że Chrystus był posłuszny aż do śmierci krzyżowej i nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A więc w żadnym momencie ten drugi człowiek, Jezus Chrystus, nie zawiódł. Dlatego mógł stać się i stał się Zbawicielem. Jego ofiara była ofiarą bezgrzeszną, chociaż stał się za nas wszystkich, za całą ludzkość, Biblia mówi wręcz grzechem. Prawda? Cała okropność grzechu rodzaju ludzkiego została na niego wrzucona i on to mógł przyjąć, bo był człowiekiem, a zarazem był Bogiem. A więc mógł ogarnąć swoją ofiarą, śmiercią, przelaną krwią, mógł ogarnąć cały rodzaj ludzki. Dalej, a więc apostoł Paweł to wyjaśnia. Jedni rodzą się tylko z Adama, ale drudzy rodzą się z tego drugiego człowieka, Jezusa Chrystusa, ostatniego Adama. Jeżeli tylko narodziliśmy się według ciała z tego pierwszego Adama, idziemy na zatracenie. A więc dlatego jest potrzebne, żeby człowiek całą ufność, wiarę położył w tym drugim człowieku, nie bazował na sobie, ale zaufał temu, co ten drugi człowiek uczynił dla nas, ofiarując siebie za nas. Bo inaczej jesteśmy zgubieni. Tak więc mówi tutaj taką ważną rzecz. Tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. To słowo w Chrystusie oznacza to nawrócenie nasze do Chrystusa. To, o czym pisze Paweł na początku tego listu, że Bóg umieścił nas w Chrystusie. Bóg sprawił, że jesteśmy w Chrystusie, a Chrystus jest w nas, ale dzieje się to w momencie, kiedy człowiek pokutuje, kiedy odwraca się od grzechów, kiedy zaprasza Jezusa do swojego życia, wtedy Bóg umieszcza go w Chrystusie i też zradza go do nowego życia i Chrystus staje się tym duchem ożywiającym, że zaczynamy żyć Bożym życiem i zaczynamy żyć dla Boga. I Paweł wyjaśnia teraz kolejność zmartwychwstania. Mówi tak, każdy w swoim porządku. Jako pierwszy kto? Chrystus. A więc Chrystus jest tym pierwszym. To jest tak jak w czasie świąt żydowskich. W każde święta były składane ofiary z pierwszych żniw, zbiorów. Jezus był tym pierwszym snopem, który kapłan potrząsał w świątyni, z którego to tak symbolicznie potrząsał, bo to ziarno było wysypywane, później mielone z najprzedniejsza mąka i to było dawane przed oblicze Boże. I Chrystus jest tym pierwszym właśnie, tymi pierwocinami, tą pierwszą ofiarą zmartwych. A więc on jest jako pierwszy. Kolosan 1:18 mówi, on jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Inaczej mówiąc, kiedy patrzymy i wierzymy Bożemu Słowu, jeśli Chrystus zmartwychwstał, to wiem jedno, będzie zmartwychwstanie. Pytanie jest tylko, czy ja jestem po właściwej stronie, czy ja jestem we właściwym miejscu, bo na pewno będzie zmartwychwstanie. Jeśli jestem z Nim i w Nim, mogę być bezpieczny, jestem bezpieczny. Jeżeli nie, to nie jestem bezpieczny. Potem jest napisane ci, którzy są Chrystusowi. W czasie Jego przyjścia, więc ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł mówi o tych, którzy są Chrystusowi, że są dziedzicami łaski i w tej grupie Chrystusowych wymienia dwie kategorie ludzi. Zwróćcie uwagę, że on mówi o tych, którzy jeszcze żyją, to wyjaśnia w późniejszym tym
Oto tajemnicę wam objawiam, wiersz 51. Wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. A więc dwie kategorie ludzi. Żyjący chrześcijanie, którzy są w Chrystusie, uwierzyli, zaufali Mu, będą pochwyceni, przemienieni w mgnieniu oka, a także ci, którzy umarli wierząc w Chrystusa, oni nie pozostaną w grobach, oni zostaną wzbudzeni w nowym ciele. Żyjący przemienieni, a ci, którzy umarli, których ciało rozsypało się w proch, Bóg w swój sposób sprawi, że właściwie każde ciało z nas jest zaczynem pod nowe ciało, wskrzeszone ciało, każdego, wierzącego i niewierzącego. Dlatego, że Biblia naucza, że wszyscy ludzie zmartwychwstaną. Nie będzie nikogo, kto nie zmartwychwstanie. Czasami ludzie mówią, no jak Bóg sobie poradzi, ja kazałem się spalić, rozsypać w morzu mój proch i właściwie niech teraz Pan Bóg szuka. Ale oni rozumieją mocy Boga. Nie wstaje to ciało, które umiera, nie jest tym samym ciałem, które, Paweł to później tłumaczy, tym samym ciałem, które zostaje wzbudzone. Ale musi być to ciało włożone, prawda? Żeby z niego wyrosło całkiem nowe ciało, tak jak zboże, jak ziarno zboża i tak dalej. Tak więc mówi tak, tajemnicę objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu. Ta przemiana już dokonała się na tym, który jest pierwszy. I Bóg czyni wszystko według tego wzoru, który jest w Jezusie Chrystusie. W Nim jest życie, w Nim jest przebaczenie, odkupienie przez Jego krew, w Nim jest zmartwychwstanie i w Nim jest właśnie ten wzór tego nowego ciała, tego jak będziemy przemienieni, czy też jak będą wzbudzeni ci, którzy zostali złożeni do grobów. To samo pisze Paweł w liście do Tesaloniczan pierwszym, 4:13-18, bo także Tesaloniczanie bali się o swoich zmarłych. Wiara w pierwszym kościele była tak mocna, że Chrystus zaraz powróci, że nagle byli tacy przerażeni, mówią, a co jest? Zaczynają umierać nasi ludzie z kościoła, ze zboru i co z nimi? I Paweł im to wyjaśnia. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli, czyli umarli. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Tak więc mamy tutaj w tym potem ci, którzy są Chrystusowi, a więc ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, umarli, zostaną wzbudzeni, żyjący zostaną przemienieni. Jeszcze może z listu do Rzymian słowo na ten temat, 8:18-24. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Gdy stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. Zwróćcie uwagę, to jest mowa o odkupieniu ciała. Czyli jestem odkupiony, jest cały człowiek, to co powiedzieliśmy na początku. Duch, dusza i ciało. I człowiek nie będzie pełnym człowiekiem, nie będzie w pełni zadowolony, dopóki nie będzie przyobleczony w ciało, prawda, po swojej śmierci. Wiemy bowiem, list do Koryntian 2, 5:1-8, wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Zwróćcie uwagę, jak pięknie Paweł mówi o tym
przy obleczeniu, o tym nowym ciele, budowla, dom w niebie, nie rękoma. Dlatego też tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba, jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. To jest to, co mówiliśmy Chrystusowi. Potem pierwsze Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi, którzy swoje życie Mu powierzyli. Bo jeżeli nie będziesz znaleziony przyobleczony. W liście do Galacjan 3,27 jest napisane, że my zostaliśmy zanurzeni w Chrystusa. Wy, którzy zostaliście zanurzeni w Chrystusa, przyoblekliście się w Chrystusa. I tu jest to słowo baptizo, zanurzeni w Niego. Oczywiście w sposób widzialny dokonuje się to w chrzcie wiary, ale zanim dokona się to w chrzcie wiary, to zanurzenie musi nastąpić poprzez upamiętanie, poprzez wiarę, bo sama woda nie ma tej mocy dokonania przemiany w nas. I wtedy jesteśmy przyobleczeni w Niego. Dlatego też niesamowicie ważne jest upamiętanie człowieka, ale niesamowicie ważne jest wyznanie Chrystusa w chrzcie, w którym jesteśmy pogrzebani i wzbudzeni do nowego życia, zmartwychwstałego życia wraz z Chrystusem. A więc jest cały czas, kiedy czytamy Boże Słowo, możemy widzieć, jak jedna rzecz wynika z drugiej, że tutaj nie ma żadnych przypadków. Bóg ma konkretny plan i działa od samego początku według tego planu. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg. Bóg już nas w Chrystusie przysposobił do tego, żebyśmy mogli być przyobleczeni po naszej śmierci w to nowe, pełne chwały, uwielbione ciało na wzór podobnego ciała Jezusa Chrystusa. Już teraz, który więcej Bóg nie tylko nas przysposobił teraz, ale który też dał nam jako rękojmię ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w tym ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż wierzę, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Wolelibyśmy raczej wyjść z ciała, tego ciała i zamieszkać u Pana, przyobleczeni będąc w nowe ciała. Taka jest myśl, taki jest kontekst tego wszystkiego. Moi drodzy, w Ewangelii Jana w 5 rozdziale zwróćcie uwagę na takie znamienne słowa, bo mówimy teraz o zmartwychwstaniu wierzących, odrodzonych ludzi. Apostoł Paweł tutaj nie mówi o wzbudzeniu zmartwych innych. Na początek mówi Chrystus, później ci, którzy są Chrystusowi. W liście, w Ewangelii Jana, w tym 5 rozdziale, tu są takie ciekawe słowa. Wiersz od 25 do 29. Zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i zwróćcie uwagę, i ci, co usłyszą, żyć będą. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot sam w sobie. I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziw się temu, gdyż nadchodzi godzina, i teraz zwróćcie uwagę, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Chcę wam zwrócić uwagę na pewną rzecz. Tu jest napisane na początku, w tym pierwszym, ci, którzy usłyszą Jego głos. Czyli to jest to pierwsze zmartwychwstanie. Słowo Boże, Nowy Testament mówi o dwóch zmartwychwstaniach. Pierwsze zmartwychwstanie, które ma etapy. W tym pierwszym zmartwychwstaniu Chrystus jako pierwszy, ci, którzy są Chrystusowi, a więc uwierzyli w Niego, prawda, zostaną pochwyceni albo też powstaną z grobów i dołączą, i w mgnieniu oka będziemy przemienieni, ludzie będą porwani ze swoich grobów i przemienieni, będą mieli uwielbione ciała, ale tylko ci będą ożywieni, którzy usłyszą. Kiedy rozlegnie się głos szofaru, trąby,
To jest takie właśnie żydowskie, szofar, trąba, Żydzi co na nów księżyca czy w różne święta, ta trąba coś oznajmiała i ta trąba Boża zabrzmi i ci, którzy usłyszą, kto może usłyszeć ten głos trąby? Ci, którzy należą do Chrystusa, którzy już z Nim są i są, rozpoznają ten głos, a inni będą w prochu ziemi ciągle jeszcze czekać na swoje. Ale przyjdzie czas, gdzie jest napisane, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego, bez wyjątku. I czy będzie się to ludziom podobać, czy nie? Czy w to wierzyli, czy nie? Czy drwili, czy nie? Będą musieli wstać. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd. To jest nieodwołalne i na dowód tego Chrystus powstał z martwych. Dlatego jest napisane w Dziejach Apostolskich, że Chrystus powstał z martwych, aby wszyscy wiedzieli, że On jest tym, przez którego Bóg będzie sądził wszystkich ludzi. A więc zmartwychwstanie Chrystusa daje nam nadzieję, ale też jest ostrzeżeniem o to, Bóg przez Niego osądzi wszystkich ludzi. I zanim zakończę ten fragment, to jeszcze jedna rzecz, bo pierwsze zmartwychwstanie nie kończy się na tych dwóch grupach ludzi na osobie Jezusa Chrystusa. Chrystus jako pierwszy, później ci, którzy są Chrystusowi. Ale Słowo Boże objawia nam jeszcze jedną grupę ludzi, którzy dołączą do tych. Objawienie Jana, 20 rozdział, właśnie nam o tym mówi. Wiersz 4-6, kiedy przyjdzie czas wielkiego ucisku, czas antychrysta, kiedy ludzie będą pieczętowani, kiedy będą musieli przyjąć znamię, no będą zmuszani, bo nie będą musieli, bo każdy będzie mógł odmówić, ale kto przyjmie znamię bestii, znamię antychrysta, dla niego już nie będzie żadnej nadziei na zbawienie. Ale ci, którzy dla Chrystusa byli gotowi ponieść śmierć i nie przyjęli tego znamienia, dołączą jako trzecia grupa. Chrystus pierwszy, zbawieni, odkupieni i ci z wielkiego ucisku dołączą do tego pierwszego zmartwychwstania. Czytamy tutaj tak. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli, nie ożyli. To jest to, co czytaliśmy w Ewangelii Jana. Ci, co usłyszeli pierwsze, ożyli. A później na koniec wszyscy musieli powstać. Tutaj jest, ci ożyli, ale inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. A więc pierwsze zmartwychwstanie ma 3 etapy. I szczęśliwy jest człowiek, błogosławiony jest człowiek, który ma udział w tym pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim już druga śmierć nie będzie miała władzy. A wiecie, co jest tą drugą śmiercią? Pierwsza śmierć to jest ta spowodowana grzechem Adama, gdzie wszyscy ludzie umarli fizycznie i duchowo, oddzieleni zostaliśmy od Boga. W Chrystusie mamy możliwość z powrotem wrócić do Boga, do społeczności z Bogiem. To jest ta pierwsza śmierć, ale druga śmierć, Biblia mówi, że drugą śmiercią jest ta śmierć, którą nazywa się gehenną, piekłem, czyli wiecznym oddaleniem na zawsze od obecności Bożej. Popatrzcie do końcówki tego 20 rozdziału. I wydało morze, tutaj od 11 rozdziału jest mowa o sądzie, o tym, kiedy Bóg zbudzi już po wszystkim wszystkich. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem i księgi zostały otwarte, również inna księga żywota została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.
i wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również, czyli jakby Pan Bóg pozbiera, nie wiem w jaki sposób, tych wszystkich, którzy byli w tym morzu czy w ziemi, również śmierć i, tam nie ma słowa piekło, również śmierć i Hades, kraina umarłych, bo piekło jest ostatecznym już miejscem wiecznego potępienia. Tu jest napisane, że morze wydało umarłych, śmierć oddała i kraina umarłych wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło nie zostało wrzucone do piekła, nie? I śmierć i Hades, bo to jest źle u nas przetłumaczone, i śmierć i Hades, czyli kraina umarłych, zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Błogosławiony ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, bo druga śmierć nad nim już nie ma mocy. Kochani, szczęśliwy jest człowiek, który swoje życie powierzył Bogu, który znalazł się w Chrystusie, który odwrócił się od swoich grzechów szczerze, całym sercem, doświadczył przebaczenia od Boga i teraz może mieć tą społeczność z Bogiem. Chodzi z Bogiem, daje świadectwo swojej żywej wiary z Bogiem. Zanim zakończę, będziemy się modlić. Jeszcze kilka myśli. Zwróćcie uwagę, że to jezioro ogniste, ta Gehenna, to miejsce wiecznego potępienia. Ja kiedyś, kiedy czytałem ten fragment i opracowywałem na temat piekła, zauważyłem nagle, że piekło jest, to jezioro jest puste. Ono jest przygotowane. Pamiętacie Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, kiedy Pan Jezus mówi do tych stojących po lewicy: idźcie w ogień wieczny zgotowany komu? Diabłu i jego aniołom. I teraz popatrzcie, tu jest wyraźnie napisane, że nawet nie sam szatan jako pierwszy zostanie wrzucony do jeziora ognistego. W 19 rozdziale tej Księgi Objawienia, zwróćcie uwagę, tu jest napisane tak, wiersz 20, i pojmane zostało zwierzę, to jest antychryst, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorącego siarką, a pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu i wszystkie ptaki nasyciły się ciałami. Ta armia, która pójdzie w tej walce przeciwko Bogu, ludzie poginą i zostaną wzbudzeni dopiero na sąd. Ale już wtedy antychryst i fałszywy prorok zostaną wrzuceni do jeziora ognistego. A co z szatanem będzie? I widziałem anioła wstępującego z nieba, 20 rozdział, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. A więc i wtedy jest napisane, że Chrystus przyjdzie i będzie panował na ziemi po tym okresie wielkiego ucisku, prawda? Kiedy szatan zostanie związany, Chrystus przyjdzie z Kościołem, z tymi, który już wcześniej zabrał, i będą panować 1000 lat, a do nich jeszcze dołączą ci umarli, którzy nie przyjęli znamienia bestii z tego wielkiego ucisku, i to jest to pierwsze zmartwychwstanie, i będą panować z Chrystusem. A co dalej? A gdy się dopełni, wiersz 7, 1000 lat wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody. Słuchajcie, będzie 1000 lat panowania Chrystusa. Wszystkie narody będą pielgrzymować do Jerozolimy, bo tam będzie Pan odbierał chwałę. Tak możemy z tego wnioskować. Szatan będzie związany na 1000 lat. I to, co już w Starym Testamencie prorocy zapowiadali, że przekują miecze na lemiesze. Będzie 1000 lat całkowitego pokoju, szczęścia. Ludzie, którzy byli zbuntowani, grzeszni, doświadczą cudownego panowania Chrystusa i pokoju, jakiego nigdy świat nie przeżywał. Obfitości pod każdym względem, błogosławieństwa pod każdym względem. Ale kiedy tylko szatan zostanie wypuszczony, ci sami ludzie, którzy doświadczali, to będzie jakby próba dla tych ludzi. Oni zamiast opowiedzieć się za Chrystusem, to znowu pójdą za Nim. Ja myślę, że Pan Bóg to czyni, aby żaden człowiek,
kiedykolwiek nie miał wymówki, bo ja nie miałem możliwości. A więc Bóg stworzy taką możliwość. I to jest napisane, szatan zostanie rozwiązany, wyjdzie, by zwieść narody, które są i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię, jak długa i szeroka otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane i spadł z nieba ogień i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony. Dopiero wtedy, po tej ostatecznej walce, po tej ostatecznej jakby próbie, której poddani zostali ludzie, za kim chcą się opowiedzieć, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. A później jest ten tron i później ci wszyscy powstaną i to nie był zapisany w Księdze Życia. I Słowo Boże mówi, został wrzucony do jeziora ognistego. A więc popatrzcie, jaka jest nadzieja. Nie zdążyliśmy powiedzieć o tym, jak będziemy wzbudzeni. Czym się będzie charakteryzowało to nowe ciało, uwielbione ciało, ale to kiedyś na następny raz będziemy kontynuować, jak wspaniałe rzeczy są przygotowane dla tych, którzy są Chrystusowi, którzy są w Chrystusie. Chcemy powstać, aby się modlić.